koszykarskiej drugiej lidze. Drugie mecze półfinału fazy playoff. Na tym etapie rozgrywek drużyna Optim Resowi potyka się z ŁKS-em Kulpak Łódź. Pierwsze starcie w Łodzi przed tygodniem. Rzeszowianie minimalnie przegrali, aby pozostać w rywalizacji o bezpośredni awans. Mecz numer 2 rozgrywany w sobotni wieczór. W Rzeszowie musieli wygrać, bo na tym etapie walka toczy się do dwóch zwycięskich spotkań. No ale niestety przed meczem okazało się, że do gry w drużynie gospodarzy nie wróci kontuzjowany Michał Gabiński. Na domiar złego inny podstawowy zawodnik Mateusz Bręk także doznał urazu i on także został wykluczony z gry. No i tym samym akcje gospodarzy sporo straciły na wartości. Potwierdzeniem tego zdawała się być pierwsza kwarta, którą rzeszowianie przegrali 5 punktami, 14-19, ale w drugiej odsłonie zespół bieszczadzkich Wilków kontrował. Wygrał tę część spotkania także 5 punktami, 25-20 i tym samym na długą przerwę obydwa zespoły schodziły przy wyniku remisowym po 39. A w trzeciej kwarcie walka szła już na całego, kosz za kosz. Na tablicy wyników aż 7-krotnie pojawiał się remis, ale sam finisz tej trzeciej ćwiartki lepiej wyszedł łodzianom. Wynik po dwóch kwadransach spotkania ustalił wyróżniający się gracz w drużynie ŁKS-u, czyli Norbert Kulon. Gospodarze zatem przegrywali po 30 minutach 7 punktami, 59-66, a na początku kolejnej, ostatniej odsłony ŁKS-iacy jeszcze podwyższyli o 2 punkty prowadzenie i wydawało się, że gospodarze znaleźli się naprawdę w trudnej sytuacji. Ale podopieczni trenera Kamila Piechuckiego, niesieni fantastycznym dopingiem kibiców, wytrzymali ciśnienie, no i zaczęli odrabiać straty i to z powodzeniem. Po rzucie Dawida Zaguły był remis po 68, zatem aż 9 z rzędu punktów zdobytych przez gospodarzy, a po kolejnych trafieniach Norberta Ziółki i Wojciecha Wątroby rzeszowianie prowadzili 72-68. No i w końcu łodzianie się obudzili, zaczęli trafiać, doprowadzili do remisu po 74, to było 3,5 minuty przed końcową syreną. Wtedy zza obwodu trafił trójkę Wojciech Szpyrka, po nim poprawił chyba najlepszy gracz tego spotkania Norbert Ziółko. Za chwilę ten sam zawodnik rzucił za dwa, no i rzeszowianie byli w komfortowej sytuacji. Rywale zaczęli grać na faul i osobiste, ale miejscowym nie drżały ręce. Dowieźli do końca zasłużone zwycięstwo 89-82 i wyrównali stan rywalizacji w półfinale playoff. Na pewno kluczowa był fragment czwartej kwarty, gdzie trafił Szpyrka i Ziółko z kontry. Mieliśmy tego się ustrzegać, grać z Resowią 5 na 5 na własnej połowie. Wiedzieliśmy, że w transmisji są bardzo groźni i ten element, ten fragment przeważył, że Resowia przełamała ten mecz. To jest półfinał playoffów, teraz tak naprawdę dzieli nas jeden mecz od awansu, więc zostawimy całe serducho na parkiecie i będziemy walczyć w środę. No wiadomo było, że drużyna z Łodzi tutaj przyjedzie, żeby świętować awans, no ale nie mogliśmy na to pozwolić, zwłaszcza, że tutaj ani razu w tym sezonie nie przegraliśmy, więc myślę, że zwieńczenie dzisiejszego dnia jest wspaniałe. Po bardzo emocjonującym spotkaniu wygrywamy i teraz w środę jedziemy i wygrywamy ten mecz i mamy awans. Jest 1-1, wiadomo było, że spotkały się dwa wyrównane zespoły. Też niepotrzebnie trochę nerwów się wdało u nas w drużynie. Cały rok graliśmy po to, żeby mieć przewagę własnego parkietu i my z tej przewagi parkietu skorzystamy i w środę wyjdziemy zwycięsko. Mieliśmy gorsze i lepsze momenty, wiadomo. Mieliśmy gorsze i lepsze momenty. Jak to w koszkówce bywa, to jest gra błędów, tak? Dzisiaj widocznie popełniliśmy ich może mniej od przeciwników i wygraliśmy ten mecz. Cieszymy się ze zwycięstwa, przygotowujemy się do środy i walczymy o zwycięstwo. Do końca była walka, do końca był ten naprawdę resowiacki charakter. Kibice podnieśli jeszcze wyżej poprzeczkę i mamy mecz numer 3, który zdecyduje, może zadawać już o awansie z pierwszej rundy. Bardzo się cieszymy, bardzo cieszymy, że to tak naprawdę udało się bez dwóch ważnych zawodników, bo zespół, mam nadzieję, uwierzy, że
to jest tak naprawdę Resowia Rzeszów, a nie pojedynczy zawodnicy. Zatem o losach bezpośredniego awansu zadecyduje trzeci mecz, to już w najbliższą środę w Łodzi. Zwycięzca zapewni sobie pierwszoligowe szlify, pokonany będzie miał jeszcze jedną szansę w rywalizacji o trzecie miejsce z przegranym z drugiej pary, czyli ekipą basketu Warszawa. A na zapleczu Żużlowa.